Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiejszy odcinek zapowiada się na dłuższy, a dwie najważniejsze wiadomości są od siebie skrajnie różne. Zapraszam więc do wysłuchania, bez dalszych wstępów. W normalnych warunkach zapowiedź o nadchodzącej książce umieściłbym w osobnej kategorii. Jeżeli jednak autorem książki jest Sapkowski, a przedmiotem opowieść o Wiedźminie, to zmienia to postać rzeczy. Zacznijmy od tego, co wiemy. Na facebookowym profilu Nowej Fantastyki pojawił się post informujący o dwóch rzeczach. Pierwszą jest fakt, że grudniowy numer Nowej Fantastyki trafi do sprzedaży już 22 listopada i będzie w niej dostępny, przedpremierowo, fragment nowej powieści z uniwersum Wiedźmina. Drugą jest ta, że premiera samej książki będzie mieć miejsce 1 grudnia. I muszę w tym miejscu przyznać, że jestem równocześnie nieco zaniepokojony i zaintrygowany. Bo na dobrą sprawę nie wiemy nawet, kto tę książkę właściwie wydaje. Spodziewam się, że Supernowa, ale pewności nie ma. Dziwne wydaje się też to, że jak do tej pory nie ma żadnych akcji promujących książkę. Może wydawca zakłada, że nazwisko Sapkowskiego wystarczy, ale jednak jest to dziwne. Nawet sama data premiery jest ciekawa, bo 1 grudnia przypada na niedzielę. Nie ma też informacji o ewentualnych audiobookach czy e-bookach. Ci z Was, którzy chcieliby, w bardzo rozsądnym odruchu, szukać informacji na stronie wydawcy, srogo się rozczarują. Strona internetowa Supernowej to podróż w przeszłość. I to o prawie dekadę, włączając w to aktualność informacji. Jakim cudem to wydawnictwo jeszcze istnieje, ciężko mi stwierdzić. Tak czy owak, poczekamy, zobaczymy. Sezon burz był gorzką pigułką, która skutecznie wyleczyła mnie z chęci kupowania książek Sapka na premierę. Więc bez żalu zaczekam na pierwsze recenzje. Bo z jednej strony szlachectwo zobowiązuje i nie powinien napisać nic bardzo złego. Z drugiej strony nie wiemy, czego i kogo ma dotyczyć, także w jakim czasie względem fabuły Wiedźmina będzie osadzona. A wy, jak się na to zapatrujecie? Czy będziecie kupować krótko po premierze, czy też zaczekacie, żeby dowiedzieć się, czy warto? Koncentrując się na książkach, ciężko nie wspomnieć o tym, co dzieje się obecnie z Legimi. Bo jest to piękny przykład tego, że pycha kroczy przed upadkiem. Lub, jeżeli ktoś preferuje, że chciwość niezbyt popłaca. Tym z Was, którzy nie wiedzą, o co chodzi, już tłumaczę. Legimi to serwis, w którym w ramach abonamentu można było dostać dostęp do dziesiątek tysięcy e-booków i czytać je w ramach tego abonamentu właśnie. Na platformie dostępne były również tytuły od najważniejszych wydawców fantastyki. Maga, Powergrafa, Fabryki Słów czy Rebisu. Nie wspominając już o innych gatunkach literackich. Wszyscy, którzy na rynku znaczą cokolwiek, wycofali się ze współpracy. Pełna lista wydawnictw, które zrezygnowały, nie jest dostępna, ale na chwilę obecną potwierdzone są m.in. Czarna Owca, Wydawnictwo Literackie, Media Rodzina, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydawnictwo Czarne, Albatros, Świat Książki, WAB, Wilga, Marginesy, i Wydawnictwo Poznańskie. Dlaczego mówię w czasie przeszłym? Bo swoją chciwością Legimi zdenerwowało naprawdę wszystkich. I w efekcie wydawnictwa przestały się zgadzać na dostęp do ich pozycji w modelu abonamentowym. Zmiana wejdzie w życie co prawda 22 października, ale ja w swoim sercu już pogrzebałem Legimi jako platformę. A o co chodzi? Zacząć należy od tego, że Legimi w ramach swoich usług udostępniało tzw. abonament biblioteczny, przeznaczony, jak wynika z nazwy, dla bibliotek. Zasada działania była bajecznie prosta. Biblioteki wykupywały pulę kodów, które następnie rozdawały czytelnikom, którzy po wykorzystaniu rzeczonego kodu mieli przez 30 dni dostęp do katalogu Legimi. Wydawcy, za co wielka im chwała i cześć, zgadzali się na to mimo faktu, że warunki dla bibliotek były bardzo preferencyjne. Mówiąc wprost, na książkach czytanych w ramach abonamentów bibliotecznych zarabiali zwyczajnie dużo mniej. Godzili się na to jednak, jak podejrzewam, z powodów ideowych. Biblioteki są ważną częścią kultury czytelniczej, a zbiory uzyskane w ramach dostępu do platformy Legimi często pozwalały im znacząco poprawić ilość dostępnych pozycji. Zwłaszcza jeżeli same biblioteki były zwyczajnie niedofinansowane albo nie miały fizycznie miejsca na wszystkie książki, które chciałyby kupić. Oba problemy są, niestety, dość powszechne. Problem bierze się jednak z faktu, że dobra wola i szlachetne intencje wydawnictw zostały przez Legimi nie tylko wypaczone, ale też wykorzystane bezpośrednio na ich niekorzyść. Legimi zaczęło bowiem sprzedawać abonamenty biblioteczne różnym firmom,
aby te mogły oferować je swoim pracownikom w ramach benefitów pozapłacowych. Jest to, nie miejcie wątpliwości, zachowanie zwyczajnie podłe. Legimi stoi na stanowisku, że na taki manewr pozwala im ustawa o bibliotekach, a konkretniej rozdział 8, który zezwala na istnienie bibliotek fachowych i zakładowych. Jest to, mówiąc całkiem szczerze, zwyczajnie śmieszne i żałosne tłumaczenie. Biblioteki fachowe i zakładowe to dobry pomysł, który przez wiele lat był nawet powszechnie stosowany. Ale to było dawno, za komuny i krótko po jej upadku. Obecnie biblioteki zakładowe i fachowe właściwie nie istnieją. Może jakieś się gdzieś zachowały, ale stanowią wyjątek, nie regułę. Warto też w tym miejscu nadmienić, że sama ustawa wprost mówi, że organizator biblioteki powinien jej zapewnić nie tylko lokal, ale i środki na doskonalenie zawodowe pracowników i gromadzenie zbiorów. Co oznacza, że samo wykupienie dostępu do Legimi zwyczajnie nie wystarczy, żeby bibliotekę zakładową założyć. Stawiam też brylanty przeciw orzechom, że każdy ewentualny sąd zgodzi się ze mną w tej sprawie. Efekt jest jednak taki, że większość wydawnictw wycofała e-booki z abonamentowej formy dostępu. Za chciwość korporacji odpowiedzialność poniosą więc wszyscy, szczególnie zaś ci, którzy wykupili abonamenty Legimi niedawno. Warto też wspomnieć, że pojawiają się również oskarżenia, że wydawnictwa zrzeszone w PDW, Platformie Dystrybucyjnej Wydawnictw, mają kwity potwierdzające, że Legimi nie uwzględnia części wypożyczeń w rozliczeniach z wydawcami. Reakcja Legimi też pozostawia wiele do życzenia. Po pierwsze, zapowiedzieli wprowadzenie tzw. katalogu klubowego, do którego to katalogu przeniesiono książki wydawnictw, które nie zgodziły się na dostęp w ramach abonamentu. Teraz, żeby wypożyczyć książki z tego katalogu, trzeba jeszcze dopłacić 15 zł za każdą pozycję. Czyli, w praktyce, abonament za minimum 45 cebulionów plus 15 za przywilej wypożyczenia. Żeby było ciekawiej, to te 15 zł Legimi nazywa symboliczną opłatą. Przy jednej książce miesięcznie jest to de facto podniesienie ceny abonamentu o 33%. Ile trzeba czytać miesięcznie, żeby to zaczęło się finansowo opłacać? Ciężko stwierdzić. Ale jeżeli mówimy o 2-3 książkach, to można je zwyczajnie kupić na własność i wyjść na mniej więcej to samo. Oczywiście Legimi nie będzie tego widziało w ten sposób, bo stoją na stanowisku, że czytelnicy nadal będą mieli dostęp do ponad 250 tysięcy e-booków. Jest tylko jeden problem. Internauci zauważyli bowiem, że to podejrzanie duża liczba i że nikt nigdy nie mówi, że to będzie 250 tysięcy książek po polsku, bo prawdopodobnie nie będzie. Prawdopodobnie mowa o książkach w języku niemieckim, angielskim i ukraińskim. Kolejność, w której je wymieniłem, jest nieprzypadkowa, bo to właśnie one stanowią największą grupę dostępnych pozycji. W chwili, kiedy piszę ten tekst, w sobotę 19 października, Legimi wyświetla standardowo 20 pozycji na stronę. E-booki po niemiecku zajmują 8631 stron, co daje 172 620 pozycji. Po angielsku jest to 2364 strony, co daje 47 280 pozycji. Dla tych po ukraińsku 130 stron, co daje 2600 pozycji. Wyliczonych w ten sam sposób e-booków po polsku wychodzi natomiast 4942 strony, czyli 98 840 pozycji. Znacznie mniej niż obiecane 250 tysięcy, które ma pozostać. A przypominam, że liczymy przed 22 października, kiedy to apokalipsa ma nastąpić. I to w sumie tyle. Ta sytuacja naprawdę jest tak prosta. Legimi zapomniało, że abonament jest dla czytelników kuszącą opcją tylko dzięki wydawnictwom. Bo argument, że ktoś kupuje abonament Legimi, żeby czytać książki po niemiecku czy angielsku, odrzucam jako tak absurdalny, że nie wart nawet uwagi. Mam szczerą nadzieję, że jest to początek powolnego upadku platformy. Tak po prostu. Ich zachowanie było nie tylko nieetyczne wobec wydawców, ale też marne wobec czytelników. Szczególnie tych, którzy korzystali z kodów dostępnych w prawdziwych bibliotekach. A wiem na pewno, że pule tych kodów rozchodzą się niemal od razu. Dlatego liczę, że kiedy ludziom pokończą się abonamenty, to ich nie przedłużą, a samo Legimi przepadnie w pomroce dziejów. A że odmawiają możliwości zerwania umowy wcześniej,
twierdząc, że nic się w sumie nie zmieniło, niech płoną. Okruchy. Przeglądając internet, natrafiam czasem na różne ciekawe rzeczy. Nie inaczej było w tym przypadku. Otóż przeglądałem ja sobie Reddit, a konkretniej subreddit o nazwie Hobby Drama i natrafiłem na bardzo fajny wpis o kryształach czasu. I cóż to jest za wpis? Jest w nim wszystko, czego szukający odrobiny wytchnienia internauta może potrzebować. Autorką wpisu jest niejaka Constant Leather 9299, znana też jako Moira. Wpis jest co prawda po angielsku, ale jeżeli ktoś zna język, to zachęcam do lektury. Ja się świetnie bawiłem i wam też polecam. Nie myślcie też, że to tylko humorystyczny wpis. Bo nie zabrakło źródeł, tła historycznego, cytatów i innych istotnych rzeczy. Czyli wszystkiego tego, co czyni wpis faktycznie wartościowy jako przyczynek do dalszych rozmyślań, a nie tylko jako rozkoszną anegdotkę. A że dowiedziałem się z tego o podwójnym pająkogigancie? Detale. Link, oczywiście, znajdziecie w opisie. Polecam serdecznie waszej uwadze. Pamiętacie system RPG ze świata dysku, o którym niedawno wspominałem? No, to mam dla was doskonałą wiadomość. Firma Copernicus Corporation ogłosiła, że zajmuje się jego polską wersją. I to, a to dla mnie niezwykle ważne, przy współpracy Piotra Wucholewy, który zajmował się tłumaczeniami na polski książek Pratchetta i całego mnóstwa innych książek i bycia czymś w rodzaju legendy fandomu, ale to osobna kwestia. Wydawnictwo w komentarzach na Facebooku przyznało też, że pracują nad wydaniem po polsku startera do systemu. Póki kampania kickstarterowa wciąż trwa. Ciekaw jestem, jak im to wyjdzie. Do 15 listopada trwa promocja w księgarni SF. Przeceny sięgają od 20 do 50%, co jest naprawdę fajną rzeczą. Zachęcam was do zwrócenia na księgarnię uwagi, bo potrzebna nam jest konkurencja dla wielkich bezdusznych molochów. A że książki na wyprzedaży są albo zwyczajnie dobre, albo dobre i niedostępne nigdzie indziej, to warto te kilka minut poświęcić na przejrzenie oferty. Fragmenty. W serwisie Katedra dostępny jest fragment powieści Człowiek w labiryncie autorstwa Roberta Silverberga. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Vesper w serii Wymiary. Konwenty. W dniach 16 i 17 listopada odbędzie się 6. edycja mini-konwentu Mimik. Wydarzenie organizowane jest przez Koło Fantastyki i Gier Uniwersytetu Warszawskiego. Nie znalazłem informacji o programie, poza faktem, że można wciąż zgłaszać własne punkty, a nie ocenie wejściówek. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to link do wydarzenia na Facebooku zostawiam w opisie. W dniach od 9 do 11 listopada w Krakowie odbędzie się Imladris. Konwent organizowany przez Krakowską Sieć Fantastyki to duża impreza, której raczej nie trzeba przedstawiać. Trzydniowa wejściówka kosztuje 100, a więc niezbyt dużo. Znamy też program wydarzenia i listę gości. Jedno i drugie robi wrażenie. Dlatego serdecznie konwent wam polecam. Kraków to piękne miasto, a samo wydarzenie cieszy się wysoką renomą. Zapowiedzi. W sieci dostępna jest kolejna zapowiedź serialu animowanego Arcane. Jest to ewidentnie czysto marketingowe zagranie przed zbliżającymi się premierami kolejnych aktów 9, 16 i 23 listopada. Ale cóż mogę powiedzieć? Działa. To fajnie zrobiony zwiastun i faktycznie nie mogę się doczekać. Pojawił się też interesujący zwiastun serialu Duna Proroctwo, wcześniej znanego jako Duna Siostrzeństwo. Wygląda na to, że będzie to serial skupiony na politycznych intrygach. Co z jednej strony cieszy mnie ogromnie, bo uwielbiam takie, ale z drugiej strony trochę martwi, bo wiem, kto wygra. Wszyscy wiemy. Ale czy scenarzystom uda się dowieść ciekawą intrygę, dowiemy się już niebawem, bo 17 listopada. I to już wszystko, co mam dla was w tym tygodniu. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Paskud.